Czy wiesz, że segregując odpady nie tylko oszczędzasz aż 50% opłaty za wywóz śmieci, ale również pomagasz chronić środowisko oraz przyczyniasz się do poprawy jakości życia w Zgierzu? Pamiętaj, szkło do zielonego, papier do niebieskiego, odpady bio do brązowego, plastik do żółtego. Płać mniej, żyj lepiej. Projekt Segreguj Śmieci, dbaj o środowisko i swój portfel dotowany jest ze środków gminy miasto Zgierz. Kancelaria Kredytowa Phoenix. Zapraszamy do naszego biura wszystkich zainteresowanych kredytami gotówkowymi, pożyczkami pozabankowymi, chwilówkami lub kredytami oddłużeniowymi. Przyjdź i sprawdź, o ile możemy obniżyć Twoje miesięczne raty. Zapraszamy! Zgierz, ulica Długa 44/46, lokal 4. Kancelaria Kredytowa Phoenix. Dobry wieczór, Emila Okupska i Cezary Adamski. Witamy Państwa w specjalnym wydaniu programu lokalnego Telewizji Centrum. Co roku, gdy spotykamy się z Państwem po raz ostatni przed Sylwestrem, przypominamy najważniejsze wydarzenia mijających 12 miesięcy. Wybraliśmy dla Państwa te naszym zdaniem najciekawsze. Zapraszamy na podsumowanie 2015 roku okiem naszych kamer. Ocena posunięć władz to zwykle kontrowersyjny temat. Opozycja uwypukla nieudane przedsięwzięcia, z kolei rządzący przekonują, że miasto jest w dobrych rękach. Po grudniowych wyborach, w których zwyciężył Przemysław Staniszewski, w styczniu sprawdzeniem 4 lat rządów jego poprzedniczki zajęły się Najwyższa Izba Kontroli i Regionalna Izba Obrachunkowa. Bilans zamknięcia nie mógł raczej spodobać się Iwonie Wieczorek. Komisja Rewizyjna, główny organ kontrolny Rady, badający m.in. działalność finansową i majątkową miasta, postanowiła przyjrzeć się kontrolom przeprowadzanym w czasie poprzedniej kadencji. Radnych interesowały wnioski Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedstawiciele tych instytucji nieraz odwiedzali zgierski magistrat w ciągu minionych 5 lat. Pokontrolne raporty wskazywały na wiele uchybień. Najbardziej niepokojący element, który tam widzę, to nadzór nad spółkami z udziałem gminy, gdzie Najwyższa Izba Kontroli wskazała nieprzejrzystość naboru na stanowiska do rad nadzorczych, a także niewłaściwy nadzór nad realizacją zadań właścicielskich. Urząd nie posiadał pełnej dokumentacji dotyczącej spraw spółek. Poza tym nie ustalono zasad doboru członków rad nadzorczych. W efekcie jedynym kryterium był ukończony kurs dla kandydatów na członków rad. Wynikającą stąd uznaniowość wyboru kandydatów Najwyższa Izba Kontroli uznała za działania nierzetelne. Z kolei Regionalna Izba Obrachunkowa wytknęła szereg niedociągnięć w kwestiach budżetowych. Błędne naliczanie subwencji dla szkół niepublicznych i dla przedszkoli niepublicznych. Są to małe kwoty. Kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym została zaniżona o 12 zł. W efekcie władze musiałby zwrócić placówkom ponad 20 tysięcy zł. Były i poważniejsze uchybienia. Ogólna kwota, którą miasto miało przeznaczyć na spłatę kredytów, różniła się od sumy poszczególnych rat, co umożliwiało manipulację danymi, jakie jest rzeczywiste zadłużenie miasta. Pokontrolny raport Regionalnej Izby Obrachunkowej zwrócił uwagę na kuriozalną sytuację z kwietnia 2013 roku. W czasie, gdy zaczęło brakować pieniędzy na bieżące wydatki, m.in. na oświatę i pomoc społeczną, Rada Miasta zatwierdziła nowe inwestycje drogowe, kosztujące ponad 1 000 000 zł. Większość z nich musiano wycofać z realizacji. Dużo miejsca poświęcono też gospodarce odpadami komunalnymi. Okazuje się, że jednak te ceny, które pod koniec kadencji pani prezydent zaproponowała Radzie, były
nie do końca przeanalizowane, przekalkulowane i w tym momencie stajemy przed faktem dokonanym, że będziemy musieli chyba zmienić ceny kosztów wywozu. Być może obowiązujące stawki za wywóz śmieci 6,11 zł trzeba będzie zwiększyć. Z uwagi na ogromną ilość dokumentacji, radni będą dyskutować o pokontrolnych wnioskach także na kolejnych posiedzeniach. Samorządowcy podkreślają, że analiza niedociągnięć ma w głównej mierze doprowadzić do wyeliminowania podobnych błędów w przyszłości. Sunące jeden po drugim tiry to zmora wielu miast pozbawionych obwodnicy. Korki, zniszczone jezdnie, nieznośny hałas. To właśnie kojarzy się z ruchem tranzytowym. Od 1 marca Łódź zakazała wjazdu wielotonowym pojazdom do centrum miasta. Tym samym kierowcy zmuszeni zostali korzystać z objazdów przez miasta sąsiednie. Władze Zgierza, Aleksandrowa czy Pabianic stanowczo zaprotestowały przeciwko przerzucaniu ruchu tranzytowego z szerokich arterii stolicy województwa na wąskie uliczki tych miast. Trudno oprzeć się wrażeniu, że było to typowe podrzucenie gminom ościennym przysłowiowego kukułczego jaja. Łódź, miasto bez tirów. Hasło niewątpliwie podobające się mieszkańcom Łodzi, szczególnie użytkownikom tamtejszych dróg. W związku z remontem ważnych skrzyżowań w mieście postanowiono od marca nie wpuszczać do centrum w godzinach dziennych samochodów powyżej 12 ton. Tiry, które do tej pory jeździły alejami Włókniarzy czy aleją Jana Pawła II, oczywiście nie rozpłyną się w powietrzu. Zostaną skierowane na drogi miast sąsiadujących z Łodzią. Oficjalnie zaprotestowały już władze Pabianic i Ksawerowa. Uważają, że dodatkowe ciężarówki na drogach sparaliżują ruch na ich terenie. Jeden z sugerowanych objazdów przebiega przez Konstantynów i Aleksandrów. Pojawia się pytanie, czy przy okazji na zmianach nie ucierpi także Zgierz. Jest to rzeczywiście droga krajowa numer 71, ale potem już powrót do Łodzi Szczecińską, do Aleksandrowskiej, Włókniarzy i dalej już w kierunku Strykowa. Więc jeśli chodzi o Zgierz, to ten ciężki tranzyt myślę, że Zgierz ominie. Tylko dlaczego kierowcy mieliby zawracać z Aleksandrowa w kierunku Łodzi, a nie od razu jechać do Zgierza, przez centrum naszego miasta, docierając w okolice Strykowa? Argument z DIT-u, że droga jest węższa niż sugerowana na mapie, nie przekonuje. W Zgierzu przyzwyczailiśmy się do widoku wielkich ciężarówek niebezpiecznie manewrujących na wąskich ulicach. Dzisiaj wyznaczenie trasy po pewnych drogach krajowych nie gwarantuje tego, że właśnie ruch w mieście Zgierzu nie będzie sparaliżowany. Mam tu na myśli kierunek od Aleksandrowa Łódzkiego, bo to główny kierunek, skąd mogą najeżdżać te pojazdy. W poniedziałek, 23 lutego, ma się odbyć spotkanie władz Zgierza, Konstantynowa i Aleksandrowa. Włodarze miast będą starali się przekonać odpowiedzialnych za zmiany, że nie mogą być one wprowadzane kosztem mniejszych miast. Mam nadzieję, że nasz głos będzie bardziej wysłuchany, zarówno przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, bo jest ona zaproszona na to spotkanie, również przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Negocjacje są możliwe, przekonuje o tym przykład Aleksandrowa. Zarząd Dróg i Transportu obiecał tamtejszym władzom, że nie zamknie dla tirów ulicy Szczecińskiej w Łodzi, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że nie pojadą one przez centrum Aleksandrowa. Najlepiej byłoby, gdyby ciężarówki ominęły zarówno Łódź, jak i sąsiadujące z nią miasta. To są tylko i wyłącznie sugerowane objazdy w bezpośredniej bliskości Łodzi. To nie są drogi, którymi te tiry rzeczywiście powinny jeździć. Mamy nadzieję, że przewoźnicy, że kierowcy będą wybierali inne trasy, trasy alternatywne, zdecydowanie większym łukiem omijając Łódź. Gdyby tak się nie stało, a zmiany zostałyby wprowadzone, najbardziej ucierpią Pabianice, Konstantynów, Aleksandrów, a może i Zgierz. Mieszkańcy naszego miasta oczekiwali, że wraz z ograniczeniem ruchu tirów na Gałczyńskiego i możliwą budową drogi S14 Zgierz uwolni się od niekończących się sznurów tirów. Wygląda na to, że może być ich od marca jeszcze więcej. Zgierskie zakłady Boruta, będące kiedyś potentatem w produkcji barwników, jeszcze teraz nie dają mieszkańcom Zgierza spokojnie żyć. Pomimo, że w latach 90. fabrykę zamknięto, pozostały po niej hałdy niezutylizowanych odpadów. W marcu mieszkańcy zaalarmowali media i władze, że ciężki sprzęt ponownie wywozi na nieczynne formalnie składowisko przy ulicy Miroszewskiej, niezidentyfikowane i być może groźne dla zdrowia ludzi śmieci. W mieście zawrzało, że żyjemy na tykającej bombie ekologicznej.
To już po raz kolejny, kiedy to na teren należący do prywatnej spółki EcoBoruta są wywożone śmieci. I mimo, że trzy mieszczące się tu kwatery zgodnie z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zostały przeznaczone do rekultywacji i nie mogą przyjmować żadnych nowych śmieci, przynajmniej teoretycznie. W praktyce jest nieco inaczej. Jedna z mieszkanek twierdzi, że na składowisko dowożone są wciąż nowe odpady. W tej chwili to są góry na bloki kilkupiętrowe. Dlatego też między innymi pracownicy z tego terenu, z terenu Boruty, nie mogą się odzywać, ale znów mnie odszukali, żeby jednak zacząć działać przeciw temu. To nie przynosi nam szczęścia, to zatruje nam cały zbiornik wodny, jaki jest pod skałą wapienną, która zamyka sklepienie właśnie naszego zbiornika wodnego, wody pitnej. W przywożeniu coraz to nowych odpadów niebezpiecznych nie przeszkadzają okresowe kontrole i interwencje Straży Miejskiej. Interwencje dotyczyły próby wwożenia nieznanego rodzaju odpadów na to składowisko. Patrole udały się na miejsce, potwierdzone zostało, że były tam samochody typu TIR. Na miejscu żeśmy zabezpieczyli dowody istnienia tej próby wwożenia materiałów. Także w drugim przypadku dokładnie była próba wwożenia, już nawet były wwiezione te odpady. W tym momencie, w związku z tym, że było to na składowisko odpadów, został wezwany patrol policji, który potwierdził, że na tych pojazdach były odpady niebezpieczne. Tuż po wydarzeniach zapraszamy na kolejne wydanie Zgierskiego Patrolu, w którym powrócimy do tematu wysypiska przy ulicy Miroszewskiej. Dwa brązy, srebro i złoto. Z takim wynikiem Zgierskie Towarzystwo Atletyczne zakończyło Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach. Ostatni weekend kwietnia był wielkim świętem zawodników i kibiców tego sportu. I trzeba dodać, że także ogromnym wydarzeniem promocyjnym dla Zgierza. Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez dwa dni była pełna wielkich emocji i prawdziwej rywalizacji. No i duma nas wszystkich rozpierała, że tak wspaniałą imprezę udało się zorganizować właśnie w naszym mieście. Mistrzostwa w zapasach w trzech stylach odbyły się w naszym kraju po raz drugi. Zgierz był ich gospodarzem i spisał się na medal. Prawie 400 zawodników przez dwa dni walczyło na macie o złoto i tytuł mistrzowski. Było to wielkie święto zapaśników, którzy mieli okazję spotkać się nie tylko, by ze sobą walczyć. No, wspaniała oprawa zawodów, tylko podniosła rangę tych zawodów. Myślę, że mam jeden problem, bo już się martwię, kto w przyszłym roku będzie w stanie na tym poziomie zorganizować zawody, że to wielkie gratulacje, wielkie brawa dla organizatorów, gospodarzy. Towarzyszące walkom występy artystyczne były przygotowane z myślą o zawodnikach, trenerach i licznie zgromadzonej na trybunach widowni. Kibice zagrzewali swoich zawodników do walki, a ci dawali z siebie wszystko. Myślę, że wszyscy to pozytywnie odbierają, że wszyscy czują się tu bardzo dobrze, są zachwyceni, o to nam właśnie chodziło. Zgierz może być dumny ze swoich reprezentantów. Na mistrzostwach Marcin Majka i Dawid Romanowicz zdobyli brąz, Mateusz Neyman srebro, a złoto i miejsce na podium trafiło do Roxany Zasiny. Uważam, że przygotowania, które do Mistrzostw Polski były prawidłowe, zawodnicy wytrzymywali pod względem kondycyjnym walki. A losowanie było takie, jakie było, troszeczkę szczęśliwe, troszeczkę mniej szczęśliwe. Mieliśmy 6 szans na medal, wykorzystaliśmy 4, w związku z tym uważam, że ten wynik medalowy jest bardzo dobry. Zapasy to sport wymagający dobrej kondycji fizycznej, ale także odpowiedniego przygotowania psychicznego i silnej woli walki. Tego z pewnością nie zabrakło przybyłym z całej Polski zawodnikom. Wśród gości specjalnych pojawiły się również znane postacie świata zapasu. Powiedzmy sobie szczerze, Mistrzostwa Polskie to jest najważniejsza impreza dla polskiego zapaśnika. Wiadomo, że są imprezy typu Mistrzostwa Europy, Świata, Igrzyska Olimpijskie, ale to już są dla tych wybranych reprezentantów, właśnie dla tych, którzy zwyciężają na tego rodzaju zawodach. Trenujemy, przygotowujemy się do tego głównego startu i coś nie wyjdzie. No i teraz tak, albo się załamujemy, albo wyciągamy wnioski i próbujemy coś naprawić, żeby na przyszły rok było jeszcze lepiej. To duże przedsięwzięcie sportowe pokazało, że zapasy mogą być dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu, zarówno dla trenujących, jak i oglądających z trybun. Wszystkie walki finałowe były bardzo emocjonujące, a dla zwycięzców to szansa na dostanie się do kadry narodowej.
a już po wydarzeniach relacja z mistrzostw dla tych, którzy chcą poczuć tę atmosferę sportowej rywalizacji raz jeszcze. Można to już robić w Łazienkach Królewskich, nad Morskim Okiem czy Stadionie Narodowym. W marcu weszła w życie nowelizacja przepisów pozwalająca na organizowanie ślubów w plenerze. Z okazji skorzystało już sporo par w kraju. W Zgierzu pierwsza taka ceremonia zawarcia związku małżeńskiego poza murami Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się 9 maja. Emila, ty uczestniczyłaś w tym ślubie, prawda? Tak, uczestniczyłam. Było pięknie. Było pięknie, było cudownie. No to popatrzmy. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Aleksandrą. Ślub w ogrodzie pełnym kwiatów to scena często kończąca amerykańskie komedie romantyczne. Polacy byli dotąd skazani na dwie opcje – ślub w kościele albo w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wyjątków od tej reguły było niewiele. Tymczasem w marcu tego roku wprowadzono w naszym kraju możliwość zawierania małżeństw poza budynkiem USC. Jako pierwsi na terenie miasta i gminy Zgierz skorzystali z tego prawa Aleksandra i Marcin. Salę zarezerwowaliśmy już 1,5 roku temu. Zawsze chcieliśmy taki ślub. To była pierwsza sala, jaką oglądaliśmy ze względu na różne aspekty. Aspekty. Po prostu pięknie, tak jak chcieliśmy zawsze, żeby było. A ustawa weszła dopiero w tym roku, także jest to dla nas miła niespodzianka. Wybrane miejsce to dom weselny Jaśminówka, nieopodal wsi Biała. Gmina Zgierz słynie z pięknych widoków. Państwo młodzi mieli wyjątkowe szczęście, bo dopisały nie tylko humory, ale i pogoda. Jak się okazało, był podwójny powód, aby to słońce, a nie deszcz, witało tego dnia narzeczonych. Plener. Choinki, las. Jest pięknie. I maj. I jeszcze na dokładkę dzisiaj, 9 maja, są urodziny pana młodego. Nie było jakichś takich poważniejszych trudności. Wszystko bardzo sympatycznie się układało z właścicielami. Podpowiadali nam na każdym kroku, że można lepiej tak albo tak. Także naprawdę miło. Ślub w plenerze to nie tylko sama przyjemność. Za uroczystość przeprowadzoną poza budynkiem USC trzeba dodatkowo zapłacić 1000 zł. Zresztą pieniądze nie są jedyną przeszkodą. Każdy wniosek wskazujący miejsce na ślub dokładnie analizowany jest przez pracowników urzędu. Najważniejsze jest to, żeby była zachowana uroczysta forma zawarcia związku małżeńskiego oraz bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników. I te warunki tutaj właśnie w tym miejscu są dochowane. Wcześniej byliśmy, sprawdziliśmy. Sobotnia uroczystość była pierwszym ślubem w plenerze od czasu znowelizowania przepisów, ale nie ostatnim. Urzędnicy zgierskiego USC obsługiwać będą w tym roku co najmniej 4 podobne imprezy. Państwu młodym życzymy oczywiście wszystkiego dobrego. Najważniejsze dla Zgierza dni, czyli święto miasta, jak co roku przypadały na pierwszy weekend czerwca. Maluchy w wózkach, spacerujące z rodzicami dzieci, nastolatkowie, dorośli, seniorzy. Na święcie miasta można było spotkać przedstawicieli każdego pokolenia. W sobotę mieszkańcy mogli posłuchać zespołów metalowych, obejrzeć średniowiecznych rycerzy, czy poczuć klimat cygańskiej biesiady. Niedziela upłynęła pod znakiem zabaw dla dzieci, pokazów służb mundurowych, ćwiczeń tai chi i występów lokalnych zespołów tanecznych i muzycznych. Imprezę na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakończył koncert grupy Lemon. Co ciekawe, szczególnie pierwszy dzień z ciężkimi muzycznymi brzmieniami budził od początku duże kontrowersje. Wielu mieszkańców zarzucało przewodniczącemu Rady Miasta Radosławowi Gajdzie, że na siłę próbuje organizować koncert z przez siebie uwielbianą muzyką. Ostatecznie, jak można się było na własne oczy przekonać, większe zainteresowanie od heavy metalowych brzmień wzbudziły atrakcje przygotowane w parku na zakończenie lata. Przez 2 weekendowe dni, od południa do późnych godzin wieczornych, Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tętnił życiem. Na boisku treningowym rozstawiono dmuchane zamki, karuzele, kule wodne i stoiska z zabawkami. Na najmłodszych czekały gry, zabawy i konkursy. Atrakcje rozdzielono między 2 dni. W sobotę organizatorzy zrobili ukłon w stronę trochę starszej publiczności, preferującej ciężkie brzmienia, organizując festiwal City of Power. Festiwal ogólnie metalowy. Nie jest to specjalistyczny metalowy festiwal, typu nie są znane zespoły speed metalowe, black metalowe, death metalowe czy inne metalowe, ale ogólnie jest metal, czyli jest głośno, energetycznie, a poza tym inaczej niż zawsze.
Zupełnie inny klimat muzyczny można było poczuć w mieście Tkaczy. Tam w ramach Biesiedy Cygańskiej wystąpił muzyk disco Toby King. Na artystę mimo upału czekało spore grono zainteresowanych. Stania w pełnym rynsztunku na słońcu nie wytrzymali natomiast panowie z rycerstwa ziemi zgierskiej. Grupa rekonstruktorska prezentowała wykonane samodzielnie stroje i broń. Można było na chwilę przenieść się do średniowiecza i zapoznać się z repertuarem rycerzy. Pojedynki, walki grupowe, walki na punkty, walki pełnokontaktowe. Możemy równie dobrze opowiadać o tym, co faktycznie, jak wyglądało średniowiecze, podementować plotki o ważących 20 kg mieczach, o tym, że jak rycerz spadł z konia, to trzeba było go dźwigiem podnosić. No bo nie! No bo tak po prostu nie mogło być. W niedzielę największe zainteresowanie wzbudzili mundurowi. Policjanci, strażacy, wojsko czy straż graniczna prezentowały wozy bojowe i samochody służbowe. Służba celna przygotowała pokaz pracy psa tropiącego narkotyki, a strażacy przepiłowali samochód. Strażnicy miejscy oferowali zdjęcia robione fotoradarem bez groźby otrzymania mandatu, a inspektorat ruchu drogowego odkrywał tajniki wyposażenia. Są wagi też, którymi możemy na przykład ważyć na punkcie. Jeszcze mamy dymomierze, którymi sprawdzamy, czy pojazd spełnia normy, jeżeli chodzi o zadymienie. Wiadomo, że alkobloki, czyli też przyrządy do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. To takie wszystkie najważniejsze elementy. Drugiego dnia świętowania na scenie prezentowali się młodzi zgierscy muzycy. Zespoły prezentowały nagrania z 8 już płyty Mózgi, którą można było otrzymać na koncercie. Ponadto wystąpiły grupy z Miejskiego Ośrodka Kultury, a także zespół pieśni i tańca Boruta. Po 20 rozpoczął się zamykający całość wydarzeń koncert grupy Lemon, która w Zgierzu pojawiła się po raz pierwszy. Niektóre aranżacje mogły zaskoczyć fanów zespołu. Nie lubimy być monotematyczni i szukamy cały czas. Lubimy eksperymentować tak naprawdę. Dlatego większość utworów ma różne aranżacje. My tak naprawdę często kombinujemy na scenie w trakcie wykonywania utworów, więc zapewne dzisiaj też coś się wydarzy, o czym nie mam pojęcia. Święto Miasta Zgierza odbywa się co roku w pierwszy weekend czerwca. Do tej pory świętowano już na ulicach miasta, w Parku Miejskim i na głównej murawie boiska na Mosirze, a na scenie wystąpiła Ira, Kora, Koma czy Afromental. Kolejna edycja najprawdopodobniej zostanie zorganizowana w tegorocznej lokalizacji. Zaśmiecone posesje, popularnie nazywane przez mieszkańców dzikimi wysypiskami, to widok, który kłuje w oczy i budzi oburzenie. Najczęściej zarzuty kierowane są do miejskich władz, od których Zgierzanie oczekują szybkich i skutecznych interwencji. Urzędnicy muszą jednak działać w granicach prawa, a to niejednokrotnie wiąże im ręce. W czerwcu z inicjatywy lokalnego tygodnika prezydent i radni zakasali jednak rękawy, aby chociaż niektóre z zaniedbanych działek przestały szpecić nasze miasto. Może to trochę przypominało czyn społeczny z okresu PRL-u, ale za to jakie poruszenie wywołali urzędnicy w roli służb oczyszczania miasta. Sprzątanie zaśmieconych obszarów naszego miasta to akcja, która została zainicjowana przez redakcję gazety Panorama Zgierska w maju. Wówczas władze Zgierza wspólnie z mieszkańcami uprzątnęli jedne z najbardziej zanieczyszczonych działek w naszym mieście. Teraz władze Zgierza postanowiły kontynuować tę inicjatywę. Chcemy zorganizować taką dalszą akcję. Konkretnie rozpoczęliśmy ten proces, poprosiliśmy mieszkańców o udział w ankiecie i wskazywanie takich nieruchomości, które ich zdaniem ewentualnie mogły podlegać temu procesowi uprzątnięcia. Ze swojej strony gwarantujemy, tak jak przy poprzedniej akcji, ze strony naszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej podstawienie kontenera, do którego będzie można wrzucać śmieci. Na określoną porę, określonego dnia umówimy się wspólnie z mieszkańcami, myślę, danego regionu i wszystkimi osobami zainteresowanymi przybędziemy na ten teren, uprzątniemy ten teren. Do akcji zostały zgłoszone te działki, których właściciele zmarli, nie ma możliwości ustalenia ich stałego pobytu lub na stałe przebywają poza granicami kraju. Myślę, że to będzie fajna wizytówka naszego miasta, że staramy się porządkować to, co od wielu lat jest zaniedbane. Zachęcam gorąco Państwa do tego, żebyście Państwo wzięli wszyscy udział w tej akcji, wskazywali te tereny. My oczywiście zweryfikujemy, czy jest ten problem dotyczący tego terenu, czy rzeczywiście nie można sprawy przeprowadzić na zasadzie przymuszenia właściciela, jeżeli on jest. Jeżeli nie będzie, będzie ten teren nieuregulowany, to jak najbardziej przystąpimy do tych działań, zapowiadomimy wszystkich i będziemy starali się systematycznie takie tereny uprzątać. Na stronie www.miasto.zgierz.pl możemy znaleźć link do specjalnej ankiety, a następnie wybrać miejsce, które chcielibyśmy, żeby zostało uprzątnięte. Specjalny formularz można uzupełniać do 12 czerwca.
Pozostajemy jeszcze przed wakacjami, bo tego, proszę Państwa, chyba się nikt nie spodziewał. MKP Boruta jak burza pokonywał wiosną wszystkich napotkanych rywali i ostatecznie awansował do ogólnopolskiej rundy Pucharu Polski. W finałowym meczu okręgowego Pucharu Polski zgierscy piłkarze pokonali trzecioligową Lechię Tomaszów Mazowiecki. Regulaminowy czas gry nie rozstrzygnął wyrównanego pojedynku, o wszystkim zadecydowały rzuty karne. To miał być nasz dzień. We wrześniu Zgierska Boruta rozpoczęła długi marsz do finału okręgowych rozgrywek Pucharu Polski. Nikt nie spodziewał się, że piłkarze z naszego miasta dotrą tak daleko w rozgrywkach, pokonując po drodze faworyzowanych rywali z Aleksandrowa Łódzkiego czy z Kleszczowa. Nie obyło się bez przeszkód. W spotkaniu w Parzęczewie z miejscowym Orłem Zgierzanie do przerwy byli za burtą okręgowych rozgrywek. Jednak w drugiej połowie udało im się odwrócić wynik na ich korzyść. W finale piłkarze Boruty mierzyli się z drużyną występującą szczebel wyżej w rozgrywkach ligowych, Lechią Tomaszów Mazowiecki. Rywale również bronili tytuł sprzed roku, kiedy w zeszłym sezonie pokonali w decydującym spotkaniu drugi zespół łódzkiego Widzewa 3-2. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zjawiło się ponad 700 kibiców. Wśród nich była także zorganizowana grupa fanów Lechii, która zaprezentowała oprawę z efektami pirotechnicznymi. Gwizdek sędziego rozpoczął pierwszą połowę spotkania. Przez ten czas żadna z drużyn nie uzyskała jednoznacznej przewagi. Atakowali piłkarze obu zespołów, jednak żadna z akcji nie zakończyła się golem. Optyczną przewagę mieli zawodnicy drużyny gości. Oni głównie kreowali akcje w środku boiska. Piłkarze Boruty starali się atakować bramkę z rywali z kontrataku. Po zakończeniu pierwszych 45 minut piłkarze zastanawiali się, w jaki sposób skutecznie skierować piłkę do siatki. Druga połowa rozpoczęła się od bardzo groźnej akcji Lechii, w której bramkę mógł zdobyć Marcin Mirecki. Jednak doskonałą interwencją popisał się Krystian Ilnicki. Gdyby nie bramkarz Boruty, piłkarze z Tomaszowa Mazowieckiego mogliby prowadzić już kilkoma bramkami. W kolejnych minutach bramkę Zgierzan atakowali jeszcze Żytek i Rozwandowicz. Jednak nie mogli oni znaleźć sposobu na znakomicie dysponowanego tego dnia Ilnickiego, z którym doskonale współpracowali obrońcy z Patrykiem Radkowskim na czele. Regulaminowy czas gry nie dał rozstrzygnięcia. Sędzia zarządził półgodzinną dogrywkę. Spotkanie nie obyło się bez kontrowersji. Na początku dogrywki wydawało się, że zawodnik Lechii faulował wychodzącego na czystą pozycję piłkarza Boruty, za co powinien otrzymać czerwoną kartkę. Sędzia jednak pokazał Matysiakowi tylko żółtą, co rozwścieczyło zgierską ławkę trenerską. Skąckie wejście! Podobna sytuacja miała miejsce chwilę później, gdy po interwencji obrońcy zespołu gości w polu karnym upada Plewka. Sędzia nie podyktował jedenastki, obrońca Boruty zaś otrzymał żółtą kartkę za jego zdaniem próbę wymuszenia rzutu karnego, z czym zawodnicy gospodarzy nie mogli się pogodzić. W dogrywce również przeważali Tomaszowianie, byli jednak oni rażąco nieskuteczni. Pod koniec dodatkowego czasu gry trener Rus decyduje się na pokerową zagrywkę. Podobnie jak w meczu z Omegą Kleszczów, na serię rzutów karnych zmienia on bramkarza Ilnickiego na Macieja Kaźmierskiego. Sędzia po 120 minutach spotkania zarządził serię rzutów karnych. Pierwszą serię jedenastek rozpoczęli piłkarze Lechii. Kaźmierskiego strzałem przy lewym słupku pokonał Łukasz Matuszczyk. W zespole Boruty jako pierwszy rzut karny wykonywał Patryk Pietrasiak. W tym pojedynku górą był jednak bramkarz gości, Artur Cholewiński. Drugą serię rozpoczęliśmy od doskonałej obrony Kaźmierskiego. Strzelał Żytek. Ceglarz w tym momencie musiał wykorzystać szansę. Zrobił to, choć Cholewiński był bardzo blisko obrony strzału. W trzeciej serii najlepszy strzelec Lechii, Marcin Mirecki, pomylił się strzelając w poprzeczkę bramki. Kamil Gil pewnie kieruje piłkę do siatki. Boruta wychodzi na prowadzenie. Decydującą jedenastkę wykonywał Damian Antosik. Ten wygrał wojnę nerwów, pewnie pokonując Cholewińskiego i Boruta już mógł świętować arcyważne zwycięstwo 4-3 w rzutach karnych. Bardzo ciężki mecz, no ale piłka jest taka, że nie zawsze lepsza drużyna wygrywa. Już w półfinale, tak, graliśmy w tych karnych i też wygraliśmy. No, myślę, że należało nam się, tak, z perspektywy tych wszystkich meczy i w lidze ta seria i teraz ten puchar, myślę, że nam się należało. Cały mecz razem z dogrywką broniliśmy się, walczyliśmy o to, żeby nie stracić bramki. No, chcieliśmy zdobyć również bramkę w regulaminowym czasie gry. Nie udało się, no ale cieszę się, że w rzutach karnych daliśmy radę. Zawodnicy po meczu otrzymali medale wręczane przez prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Edwarda Potoka.
Za zwycięstwo Boruta dostał puchar oraz zainkasował nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych. Dodatkowo piłkarze zostali nagrodzeni za poszczególne zwycięstwa ze wcześniejszymi rywalami od wiceprezesa Boruty Roberta Chrzanowskiego. Wygraną zespołu z naszego miasta w okręgowych rozgrywkach należy traktować jako sporą niespodziankę. Na początku tylko niepoprawni optymiści wierzyli w końcowy sukces Boruty. Jednak piłka nożna wielokrotnie pokazywała, że jest to najbardziej nieprzewidywalny sport na świecie, a mecze pucharowe rządzą się własnymi prawami. Przed meczem każdy powtarzał, że nie mamy nic do stracenia. Ja drużynie cały czas powtarzałem, że tak naprawdę mamy do stracenia tyle samo co Lechia, czyli pieniądze, bo za wygraną jest 30 tysięcy złotych, mamy do stracenia puchar i mamy do stracenia możliwość grania w fazie ogólnopolskiej pucharu. Tak więc mieliśmy swoją radość z tego, że będziemy grali w finale po meczu z Omegą, natomiast finały są po to, żeby wygrywać i udało nam się cel zrealizować. Okręgowy Puchar Polski jest pierwszym trofeum wywalczonym przez Borutę od 27 lat. Cieszy to tym bardziej, gdyż nasz zespół stanowią sami zawodnicy z naszego miasta. Jest to także bardzo młody skład. Średnia wieku wynosi 21 lat. Są to ambitni piłkarze, którzy mogą wiele osiągnąć w przyszłości. Miejmy nadzieję, że ten sukces spowoduje odrodzenie Boruty. Dzięki młodej drużynie i pomocy finansowej naszego miasta możliwe, że za kilka lat zespół ze Zgierza powtórzy sukcesy z 1992 roku, kiedy to w składzie z Krysiakiem, Matusiakiem i Płóciennikiem Boruta rywalizowała o najwyższą klasę rozgrywkową. Wtedy do awansu zabrakło dosłownie jednego zwycięstwa. Ogólnopolskie rozgrywki Pucharu Polski rozpoczną się w połowie lipca. Rywalem Boruty będzie nie byle kto. Czterokrotny mistrz Polski i ostatni uczestnik piłkarskiej Ligi Mistrzów z naszego kraju, Widzew Łódź. Oczywiście pod warunkiem, że zasłużony klub zostanie dopuszczony do rozgrywek drugiej ligi. Opijani sukcesu boruciarze będą musieli przełożyć na później. Już dziś zagrają oni ostatni mecz kolejki czwartej ligi Grupy Łódzkiej z liderem tabeli Wartą Działoszyn. Kibiców serdecznie zapraszamy na mecz. Z pewnością pomogą oni podtrzymać zespołowi piękną passę. Ewentualne zwycięstwo byłoby już siódmym z rzędu w rozgrywkach ligowych. I tak dobiegamy, proszę Państwa, powoli do końca pierwszego półrocza. Choć ostatnie dni czerwca były także znakiem, że dobiega końca realizacja projektu Zgierz Otwarte. Po serii warsztatów edukacyjnych, stworzeniu filmu animowanego i muralu, jak się zresztą później okazało, zniszczonego przez wandali, organizatorzy akcji postanowili pokazać, jak kolorowe może być nasze miasto. 26 czerwca Park Miejski mienił się tysiącem barw. Młodzi Zgierzani wzięli udział w hinduskim święcie kolorów. 3, 2, 1! Żółte, różowe, niebieskie i pomarańczowe proszki pokryły skórę, włosy i ubrania około 200 osób. Tyle uczestników zgłosiło się do organizatorów mailowo, po tym jak szalona frekwencja na Facebooku, do wydarzenia dołączyło 1000 osób, wymusiła przeprowadzenie zapisów. Uczestnicy spotkali się przy scenie w Parku Miejskim, a na miejscu każdy dostał po kilka torebek talku wymieszanego z barwnikiem spożywczym. Kiedy wszyscy uzbroili się w zapas kolorów, zaczęła się zabawa. Wydawaliśmy różne komendy, na które się rzucamy, czyli rzucamy się w falą, rzucamy w osoby, które znamy, a tak naprawdę w pewnym momencie myślę, że to się absolutnie potoczyło swoim torem i każdy rzucał wtedy, kiedy miał ochotę. Uczestnicy rzucali się proszkami jeszcze długo po zakończeniu właściwego wydarzenia. Kolorowa chmura unosiła się nad młodymi Zgierzanami kilkadziesiąt minut. Większość świętujących przygotowała się na wydarzenie, zakładając odpowiedni strój. Przygotowałyśmy się tak, żebyśmy mogły być kolorowe, tak? Tak, bo to zmuszone rzeczy. Czy założyliśmy takie ubrania, które już nie są nam potrzebne, w których nie wchodzimy normalnie, no, żebyśmy się mogły obrócić. Święto Holi w Indiach jest obchodzone na początku wiosny. To celebracja przyjaźni i miłości, moment, w którym ludzie wybaczają sobie wzajemne krzywdy. Choć świętowanie ma swoje korzenie w starożytnych hinduskich tradycjach, dziś kolorowym proszkiem można się obrzucać na całym świecie. W Indiach rzeczywiście jest to wpisane w święta takie ichniejsze, związane z ich kulturą, ale coraz bardziej jakby przenika i się popularyzuje i tak naprawdę upowszechnia w krajach Europy, w miastach Polski coraz częściej, coraz więcej. Jest oderwane od tej swojego znaczenia, które ma tam i tak naprawdę jest tylko zabawą, taką fiestą kolorową.
Festiwal kolorów odbył się w Zgierzu po raz pierwszy. Był okazją, by pokazać, że Zgierz to miasto wielobarwne i otwarte na nowe trendy, inne kultury i niestandardowe pomysły. Z początkiem sierpnia w Zgierskim Parku wyznaczono specjalną strefę grillowania. Mimo wydawałoby się bardzo atrakcyjnego rozwiązania, zainteresowanie nim było delikatnie mówiąc niewielkie. Po hucznym pikniku zorganizowanym na otwarcie strefy miejsce świeciło pustkami. Czy grillowanie w publicznym bądź co bądź miejscu odstraszało Zgierzan, czy może do kiełbaski z rusztu zniechęcał zakaz wypicia piwa? Zapytaliśmy o to Zgierzan. W czerwcu zgierscy radni, idąc za przykładem innych miast, zadecydowali, że w miejskim parku wolno będzie grillować. Wyznaczono miejsca, gdzie bez konsekwencji można oddawać się biesiadowaniu pod chmurką. 1 sierpnia odbył się piknik, który oficjalnie otworzył strefę grillowania. Jednak od tego czasu chętnych brak. Dlaczego Zgierzanie nie grillują w parku i czy ma to związek z zakazem spożywania alkoholu? Na pewno jest to związane z tym zakazem, który jest tutaj na całym terenie parku miejskiego, czyli z zakazem picia alkoholu, zwłaszcza, że na całym terenie tutaj parku miejskiego są rozmieszczone kamery. Przez to z jednej strony jest już bezpiecznie, ale z drugiej strony wiadomo, nikt nie chce dostać mandatu za picie w miejscu publicznym. Dużo ludzi spożywa alkohol przy grillowaniu, tym bardziej piwko jakieś. I myślę, że to też jest główną przyczyną, tak? Nie wiem, czy Zgierzanie wiedzą, że tu wolno grillować, bo zazwyczaj w takich miejscach jest grillowanie niedostępne, niedozwolone, więc uważam, że chyba brak informacji na temat możliwości grillowania powoduje, że jak widzimy, grillów nie ma. Wydaje mi się, że nie są przyzwyczajeni do tego, że tu można grillować. Tak mi się wydaje. Może brak czasu, albo każdy w domu grilluje, a nie w parku. No w parku to się z dzieckiem na plac zabaw idzie, a nie z kiełbaskami. Poza drobnymi incydentami mającymi miejsce na początku sierpnia, Straż Miejska nie odnotowała żadnych zdarzeń, które mogłyby zakłócać spokój grillujących. 1 sierpnia otwarte zostało tam wytyczone miejsce do grillowania w Parku Miejskim. Przebiegało, można powiedzieć, że bez większych zakłóceń. Odnotowaliśmy tylko jedno zdarzenie. Ktoś zasnął, zasłabł na ławeczce, został dobudzony i udał się w kierunku domu o własnych siłach. Następnie była jedna interwencja dotycząca przebywania nieletnich w okolicy upustu, czyli tam stwarzało zagrożenie, że mogliby wpaść do tej głębokiej wody. I od tego czasu na terenie Parku Miejskiego spokój, żadnych nie było zakłóceń, nie stwierdziliśmy spożywania alkoholu. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia także system monitoringu zainstalowany w parku. Straż Miejska ma wgląd na to, co dzieje się nie tylko w strefie grillowania, ale także na terenie całego obiektu. Zgierzanie mogą bez obaw wypoczywać wśród miejskiej zieleni. Teren jest obserwowany przez Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza, także na bieżąco jesteśmy, jak to się mówi, poinformowani. Każdy przypadek ujawnienia jakiegokolwiek wykroczenia podczas nawet tych grillowania jest od nas od razu po prostu likwidowany, nie? Dlatego polecam wszystkim mieszkańcom Zgierza, jeżeli mają chęć na grillowanie, mają chęć na odpoczynek w Parku Miejskim, zapraszamy do tego miejsca. Uważamy, że to jest miejsce bezpieczne i w którym można odpocząć, łącznie z dziećmi. Warto wykorzystać piękną pogodę i ostatnie chwile tegorocznego lata na spędzenie czasu w plenerze. Również serdecznie zachęcamy do grillowania w miejskim parku. Zostajemy w Parku Miejskim. Od czasu zakończenia jego remontu wielu Zgierzan zadawało pytanie o prowadzącą donikąd alejkę tuż przy Placu Zabaw. Zagadka wyjaśniła się, gdy na jej krańcu pojawiła się nowoczesna, zautomatyzowana toaleta. Wraz z nią przyszły jednak kolejne pytania, tym razem o koszt inwestycji. Czy kosmiczny, jak mówią niektórzy, szalet jest naprawdę potrzebny? Bo z obserwacji wiemy, że skorzystać można z niego jedynie do godziny 22. Zaawansowana technologicznie, higieniczna i samoobsługowa. W Parku Miejskim działa nowa publiczna toaleta, która standardem bije na głowę dotychczasowe toitoje. Choć za skorzystanie z niej przyjdzie zapłacić nam złotówkę, z pewnością nie jest to wygórowana cena za, jak zapewniają władze, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Sam koszt budowy tak nowoczesnej toalety nie był również niski. I to niektórych zakłuło. Przecież jest tyle innych, bardziej pilnych potrzeb, na które brakuje pieniędzy w miejskim budżecie. Łączny koszt zamknął się w kwocie około 100 tysięcy złotych, niespełna 100 tysięcy złotych wraz z przygotowaniem terenu, uzbrojeniem, w związku z czym jest to zarówno dużo, jak i niedużo z punktu widzenia tego typu urządzeń funkcjonujących na rynku, ale to są urządzenia, które zapewniają najwyższą jakość i wszelkie parametry, jakie wymagane są od tego typu urządzenia.
Co czyni nowy parkowy szalet takim wyjątkowym? Bezdotykowa obsługa urządzeń sanitarnych, system przeciwpożarowy, podgrzewana podłoga, przewijak, poręcze dla niepełnosprawnych, automatyczna dezynfekcja oraz wewnętrzna regulacja temperatury. Zapewne wielu z nas nie ma takich wygód w swoich domowych toaletach. Ta toaleta, która została wybudowana w tym miejscu, odpowiada wszelkim normom, jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że można również tam te najmłodsze osoby skorzystać, kiedy przychodzą matka z dzieckiem, może również przewinąć swoją pociechę. Choć z pewnością nie tylko bobasy będą usatysfakcjonowane, pozostaje mieć nadzieję, że swoje potrzeby wszyscy zechcą załatwiać właśnie w komfortowym szalecie, a nie jak wielu dotychczas pod drzewem obok. Budowa toalety nie jest ostatnią z planowanych inwestycji w Zgierzu. Mamy na uwadze również potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, jeżeli chodzi o Plac Kinińskiego, gdzie też różne sytuacje się zdarzały, czy inne rejony miasta. Myślę, w miarę możliwości, jeżeli środki budżetu będą pozwalały, będziemy starali się takie obiekty, które są dostosowane do obecnych wymogów i odpowiadają XXI wiekowi, wprowadzać powolutku tak, żeby komfort korzystania z tego miejsca było o wiele większe niż do tej pory, chociaż przy wykorzystaniu takich urządzeń jak to i to je. Pozostaje nam zatem tłumnie zgłaszać pomysły, które włodarze tak chętnie deklarują realizować. A na publiczną toaletę w parku nie ma co narzekać. Wszak wygoda i nowoczesność nawet w zakresie realizacji potrzeb fizjologicznych muszą kosztować. I z dumą możemy powiedzieć, sławojki odeszły do lamusa, bo szalet mamy na miarę XXI wieku. Przyszedł wrzesień, a wraz z nim uczniowie wrócili do szkół. Nie dla wszystkich jednak nowy rok szkolny okazał się szczęśliwy. 1 września rozpoczęła się bowiem rewolucja żywieniowa. Efekt? Zamykają się szkolne sklepiki, za to sklepy w pobliżu placówek oświatowych przeżywają oblężenie uczniów kupujących batoniki, chipsy i pączki. W niektórych szkołach dochodzi nawet do tak zwanego lewego handlu drożdżówkami. Czyżby w walce z otyłością młodych Polaków wylano dziecko z kąpielą? Z półek szkolnych sklepików zniknęły chipsy, batoniki, wszelkie napoje gazowane i energetyzujące. Od teraz jest więcej owoców i warzyw, zdrowych kanapek, bez majonezu i salami. Mniej słodkich, tuczących bułek. Nowelizacja ustawy póki co nie powoduje zmiany nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży, a jedynie sprawia, że właściciele szkolnych sklepów liczą straty i coraz częściej myślą o zamknięciu interesu. Mam kanapki codziennie przygotowywane z pieczywa pełnoziarnistego, razowego, surówki, sałatki, wszelkiego rodzaju, jogurty, naturalne serki, ale to nie wystarcza. Chcą czegoś na ciepło, no ale niestety ministerstwo nam tego zabroniło. Mam soczki, nie wiem co będzie, czy przetrwam. Jak najbardziej się buntują, wybiegają ze szkoły. Ja się zawsze starałam, miałam zdrową żywność. Wiadomo, no nikt nie będzie pracował charytatywnie, tak? To nie ma jakichś tam dużych pieniędzy na tym. My nie zarabiamy jakichś tam majątków, ale mamy jakąś tam stabilizację życiową. Fajnie by było, żeby te widełki były na przykład podwyższone, tak? Żeby te bułeczki wróciły, żeby niech będzie ta zmiana, jak najbardziej, ale niech ona będzie jakaś racjonalna, tak? Żebyśmy my mogli wrócić do pracy, prowadzić dalej tą działalność, bo to nie jest tak, że my tylko sprzedajemy, my rozmawiamy z tymi dziećmi. Te dzieci uczą się na tych grosikach. Tu były lizaczki po 30, po 50 groszy. W tej chwili ich nie ma, tak? A takie dziecko przychodziło i ono się liczyło, uczyło się liczyć. Decyzja Ministerstwa Zdrowia wywołała prawdziwe niezadowolenie, nie tylko wśród szkolnych handlowców, ale również rodziców i uczniów. Absolutnie nie jestem z tego zadowolona. Uważam, że to jest jakaś w pewnym stopniu duża pomyłka, bo takie sklepiki z tego, co tylko można w nich sprzedawać, to absolutnie nie mają sposobu, żeby się utrzymać i myślę, że one będą zamknięte i na tym tylko ucierpią dzieci. A jak pani dziecko zareagowało na tą zmianę? Bardzo niezadowolone, bo nawet na początku nie było bułeczek słodkich, pączków, takich rzeczy w ogóle nie było. Ja pozwalam to dziecku jeść w domu, więc dlaczego mam mu zabronić, żeby kupił w sklepiku szkolnym? My jesteśmy uczniami w końcu szkół, już uczymy się kilkanaście lat, więc wydaje mi się, że tak czy siak to nas zostanie, czyli albo gdzieś po raz do sklepu wejdziemy, albo coś takiego. Staramy się oczywiście nie wychodzić ze szkoły, no bo mamy szatniarki, które mogą nas zawsze nie wpuścić. Dlatego jest nam to uniemożliwione. Trochę źle, że teraz nie ma tam kilka słodyczy. Bo na przykład niektórzy lubią chipsy, niektórzy nie i tak jest obojętnie.
Teraz dzieci i młodzież w szkolnych sklepikach mają do wyboru kanapki na bazie pełnoziarnistego pieczywa, mogą kupić jogurty, kefiry, serki homogenizowane czy owoce. W wielu przypadkach ci nieco starsi uczniowie próbują wymknąć się w czasie przerw do najbliższego sklepu w celu zakupienia ulubionych produktów, a ci młodsi przynoszą je z domu. Nie wpłynęło to absolutnie na poprawę stanu zdrowia i żywienia dzieci, ponieważ zaowocowało to tym, że dzieci przynoszą niezdrową żywność ze sobą do szkoły. Kupują po drodze chipsy, kupują batoniki, kupują słodzone napoje. Po prostu kupują to, co lubią. I różnego rodzaju zakazy, które będą obowiązywały tylko na terenie szkoły, nie doprowadzą do tego, że zmienimy nawyki żywieniowe, które są kształtowane u dzieci od lat. I takie samo zdanie na ten temat mają rodzice. Nowelizacja ustawy spowodowała również zaostrzenie przepisów w stołówkach oświatowych. Od nowego roku szkolnego w obiadach ma być mniej soli, mniej cukru, tylko raz w tygodniu uczniowie mogą spożywać smażone potrawy. To powoduje, że uczniowie chcą sami wzbogacić smak potraw. No dzieciom nie smakuje, biorą sobie sól z domu, różne przyprawy sobie doprawiają same, bo jedzenie jest mało słone, mało pieprzne. Smażone jedzenie może być tylko raz w tygodniu, nie może być więcej, czyli na przykład jeżeli mamy piersi z kurczaka smażone, no to mogą być tylko ten jeden raz. I na przykład jak w piątek zawsze była u nas ryba, więc tej ryby już smażonej być nie może. W niektórych placówkach oświatowych dochodzi do sytuacji, kiedy to nauczyciele i dyrekcja zmuszeni są do konfiskowania niezdrowych i niedozwolonych produktów dzieciom. Wciąż wśród wielu rodziców panuje przekonanie, że tego typu działania nic nie zmienią, zarówno te związane ze zmianą w szkolnych sklepikach, jak i stołówkach. A tych dobrych praktyk i nawyków uczniowie powinni uczyć się w domu lub przyswajać je na różnego rodzaju akcjach profilaktycznych organizowanych przez szkoły. Podziel się owocem. To specjalna akcja organizowana przez uczniów i nauczycieli zespołu szkół nr 1 w Zgierzu z okazji pierwszego dnia jesieni. Oprócz świętowania nadejścia tej pory roku, taka inicjatywa ma również przekonać młodzież, że warto jeść warzywa i owoce. Jest to prozdrowotna akcja Podziel się owocem i uczymy młodzież spożywania owoców i warzyw w postaci surowej. Pokazujemy im, w jaki sposób możemy jakby skomponować różne potrawy czy posiłki, tak, czy po prostu na przykład na drugie śniadanie, w jaki sposób możemy tutaj sobie urozmaicić to drugie śniadanie. W czasie trwania imprezy uczniowie mogli wziąć udział w konkursach i sprawdzić znajomość owoców czy warzyw po smaku lub wyglądzie. Jednak to nie konkursy, ale specjalnie przygotowane potrawy spowodowało, że młodzież tak chętnie wzięła udział w tej inicjatywie. Nasi uczniowie dzisiaj mogą skosztować ciasta marchewkowego wypieku naszych uczniów oraz sałatki owocowe, soki pod różną postacią, znatki pietruszki czy marchewki i jabłka. Znalazła się także na naszych stołach zupa dyniowa z pestkami dyni. Takie akcje z pewnością zachęcą młodzież do spożywania zdrowych produktów. Zainteresowanie całym wydarzeniem pokazuje, że takie działania powinny odbywać się w każdej szkole więcej niż raz do roku, a taki sposób edukacji od najmłodszych lat może spowodowałby, że dzieci z nadwagą byłoby coraz mniej, bo nie od dziś wiadomo, że lepiej przekonać niż zakazać. Dawno już w naszym mieście nie organizowano większych imprez na zakończenie kalendarzowego lata. Tym razem jednak, korzystając z okazji wizyty przedstawicieli miast partnerskich, postanowiono to zmienić. I jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Szczególnie noc świateł w parku przyciągnęła tłumy zgierzan, którzy nie zważając na dość przenikliwy chłód, podziwiali iluminację nad stawem. I co wielu podkreślało, takich wydarzeń potrzeba w Zgierzu zdecydowanie więcej. Aż przez dwa dni zgierzanie mieli okazję do świętowania. W miniony weekend w naszym mieście odbyły się obchody związane z pożegnaniem lata. Chociaż z pozoru wizja końca tej pory roku i zbliżającej się jesieni nie zachęca do świętowania, to prezydent naszego miasta wraz z urzędnikami zadbał o to, by te dni mieszkańcy naszego miasta wspominali jak najlepiej, a to przez liczne atrakcje. W związku z tym nie zabrakło jarmarku rzemiosła i sztuki lodowej oraz tradycyjnych wyrobów ekologicznych, czy wioski średniowiecznej, a także występów zgierskich artystów. To jednak największą atrakcją imprezy była świetlna noc. Najważniejsze wydarzenie dzisiejszego wieczoru, tak naprawdę świetna noc na terenie parku miejskiego. Wizualizacje świetne na obszarze całego parku. Myślę, że będzie fajnie. Pogoda przede wszystkim nam dopisuje, więc myślę, że to też będzie fajna wycieczka i zobaczenie czegoś zupełnie innego, jak park może fajnie wyglądać, jak będzie podświetlony.
z różnymi symbolami. Myślę, że to będzie coś ciekawego. Podczas weekendu do naszego miasta zawitały również miasta partnerskie. W ten sposób zgierzenie mogli m.in. dowiedzieć się, z czego słyną przyjazne Zgierzowi regiony, ale także zobaczyć występy zespołów i artystów. A tuż po naszym serwisie informacyjnym zapraszamy na relacje z tego wydarzenia. Dla wielu Zgierzan zabrzmiało to pewnie jak bajka, ale żartów w tym nie ma. Ostatnie pozwolenie na budowę całej drogi ekspresowej S14 wydał wojewoda łódzki. Tym samym oznacza to zielone światło dla budowy odcinka od planowanego węzła Teofilów aż do połączenia z drogą krajową nr 91 w miejscowości Słowik. W praktyce pierwsza łopata po rozstrzygnięciu przetargów powinna zostać wbita na placu budowy za pół roku. Z radością się jeszcze nie ma jednak co spieszyć, bo droga otwarta zostanie najpewniej dopiero w 2019 roku. No, ja tego, proszę pana, nie mogę obiecać, bo nie jestem władna do takich obietnic. Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego w województwie łódzkim obiecać co prawda nie może, obiecują za to politycy. Kampania wyborcza nabiera rumieńców, więc każdy głos jest na wagę złota. A takich wyborców wśród Zgierzan na S14 można złapać wielu. W piątek na naszej antenie zarówno poseł Artur Duni z Platformy Obywatelskiej, jak i jego przeciwnik Marek Matuszewski zapewniali, że obwodnica Zgierzan powstanie. I to bez względu na to, czy dojdzie do zmiany rządów. O potrzebie jej budowy nikogo nie trzeba przekonywać. No przecież to Zgierzanie wiedzą wszystko najlepiej. No przecież chyba przez tyle lat, jak się męczą i walczą o tę drogę ekspresową S14, to znaczy, że wiedzą, tak, że jest ona bardzo uciążliwa, że przyjeżdżają do tony tych towarów wożone tymi tirami, że jest to bardzo uciążliwe dla zarówno mieszkańców Zgierza, jak również dla tych, którzy chcą się dostać do węzła na autostradę. Przeklinają ten Zgierz, że tutaj w ogóle nie można przejechać. Więc jest to właściwie ze wszystkich stron generalnie krytyka tego, że przez to miasto trzeba przejechać. Marszałek województwa pofatygował się dziś specjalnie do naszego miasta, żeby przedstawić szczegóły planowania inwestycji. Budowa 14 została przesądzona. Wczoraj rząd przyjął ten projekt planu budowy dróg krajowych na lata 2016-2023 z wykorzystaniem środków unijnych. Tam jest wpisana droga krajowa S14, której budowa powinna rozpocząć się w połowie 2016 roku. Myślę, że przyjęcie budżetu na rok 2016 to będzie moment ogłoszenia przetargu na realizację. Dokumentacja jest gotowa. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej czeka na podpis pani wojewody. Jest przygotowane. Trudno się dziwić, że szef województwa chce pochwalić się wartą ponad 2 miliardy złotych budową, skoro sam w październikowych wyborach do parlamentu ubiegać się będzie o mandat posła. Nie ma jednak tego złego, co by nam, Zgierzanom, na dobre nie wyszło. Jeśli na kampanii wyborczej można zyskać wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum, to aż żal, że wybory nie odbywają się co pół roku. Statystyki pokazują jednoznacznie, że próchnica u dzieci jest ogromnym problemem. Mimo tego, że gabinetów stomatologicznych jest sporo, to jednak nie wszystkich rodziców stać na korzystanie z prywatnych usług, a zakres świadczeń w tych gabinetach, które mają podpisaną umowę z NFZ, jest ograniczony. Radni, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, postanowili w październiku utworzyć w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych poradnię stomatologiczną, która będzie świadczyła usługi bezpłatnie. Włodarze miasta podjęli próbę utworzenia gabinetu dentystycznego dla uczniów ze zgierskich szkół. Z początku gabinet miał powstać w szkole, jednak z tego pomysłu zrezygnowano, ponieważ okazało się, że ta inwestycja przekraczałaby znacznie możliwości zgierskiego budżetu. Z projektu nie zrezygnowano i udało się znaleźć tańsze rozwiązanie. Pan prezydent znalazł inne, być może nawet lepsze rozwiązanie i prawdopodobnie będziemy uruchamiali taki gabinet przy istniejącym już gabinecie stomatologicznym w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu, który będzie funkcjonował w sobotę i będzie wtedy szeroko dostępny dla wszystkich dzieci, które będą mogły tam przyjść z rodzicem. Czyli to będzie bezpłatnie? Tak, tak, oczywiście, to będzie wszystko bezpłatne dla dzieci, to będzie bezpłatne. Gabinet miałby świadczyć swoje usługi w każdą sobotę. Wstępny roczny koszt inwestycji wyniósłby około 44 tysiące złotych. Niewielu z nas pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że zęby świadczą również o kondycji całego organizmu.
to, aby dzieci zaczęły dbać o zęby, nie wystarczy bezpłatny gabinet stomatologiczny. Przykład musi iść od rodziców. Wsparcie musimy mieć od rodziców, ponieważ to oni właściwie powinni małe dzieci dopilnować, a później, jeżeli już będzie wdrożony i taki system dbania o jamę ustną, to później właściwie procentuje to w późniejszym wieku. I właściwie dziecko, które uczone jest od małego, od nie wiem, roku, półtora roku, rodzic najpierw myje, później samo dziecko myje. Taki młody człowiek właściwie do końca swoich dni, jak to się mawia, zawsze będzie o jamę ustną dbał. Radni byli zgodni co do tego, że bezpłatne usługi stomatologiczne dla zgierskich uczniów to potrzebna inwestycja. W niektórych miastach funkcjonują gabinety stomatologiczne w szkołach. I to jest dobre, ponieważ dzieci mają bezpośredni kontakt z lekarzem stomatologiem oraz mogą zasięgnąć wszelkich informacji związanych z profilaktyką. Na przełomie października i listopada rozstrzygnęły się losy projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach pierwszego zgierskiego budżetu obywatelskiego. Choć początkowo nic na to nie wskazywało, magistrat został wręcz zasypany wnioskami. Pośród projektów, które uzyskały największą liczbę głosów, przeważyły inicjatywy związane z aktywnym trybem życia. Realizacja projektów przewidziana jest na 2016 rok, a z miejskiego budżetu wyasygnowano na nie kwotę 500 000 zł. W pierwszej edycji zgierskiego budżetu wyłoniono 10 zwycięskich projektów. Na pierwszym miejscu plasuje się letnie kino miejskie. Będzie można z niego korzystać, wykonując projekcje filmowe w plenerze. Drugie miejsce zajęło gimnazjum nr 2, z miejscem, gdzie nauka spotyka się z naturą. Natomiast trzecie miejsce przypadło siłowni, która będzie znajdować się w parku miejskim. To alternatywa dla tych, co chcą poprawiać swoją kondycję na świeżym powietrzu. Jesień dla pomysłodawców i osób związanych z wygranymi projektami na pewno nie będzie ponura. Ja się cieszę bardzo, ponieważ włożyliśmy w projekt mnóstwo pracy. No, znalazł się wśród 10 zwycięskich projektów. Nosi nazwę Kraina Krasnali i jest to modernizacja i rozbudowa naszego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 w Zgierzu. Wnioskodawcą projektu nie było przedszkole, ale rodzic jednego z naszych wychowanków, pani Karolina Barańska. I muszę powiedzieć, no, radość jest olbrzymia wśród rodziców wszystkich zaangażowanych, ponieważ no, mnóstwo osób włączyło się w promocję projektu. Był baner drukowany, były ulotki. Staliśmy ze swoim stoiskiem na rynku budżetu obywatelskiego 2 tygodnie temu. To będzie zagospodarowanie takiego dziedzińca w pobliżu szkoły, który będzie wykorzystany do różnych imprez kulturalnych, warsztatów. Imprez nie tylko dla szkoły, ale też i dla społeczności zgierskiej. Dodatkowo będą takie dwa miejsca, które są przewidziane na lekcje otwarte na powietrzu, które będą przewidziane głównie pod kątem klas artystycznych, tych z rozszerzeniem artystycznym i oczywiście mogą się tam odbywać godziny wychowawcze. Będą też tam zapraszani goście, kiedy będą imprezy zewnętrzne. Do podziału przeznaczono 500 000 zł. W systemie zarejestrowano ponad 6 000 głosów. To dość dużo z uwagi na to, że to dopiero pierwszy taki projekt w naszym mieście. Trzeba przyznać, że największym zainteresowaniem cieszyły się projekty, które dostarczą zgierzanom rozrywki. Myślę, że jak na pierwszą edycję zainteresowanie jest zupełnie duże. Mogę powiedzieć, że te projekty, które wygrały, jak widać, nie są to projekty stricte infrastrukturalne, czyli nie wygrały chodniki, nie wygrały drogi, a wygrały zdecydowanie te rzeczy, które będą mogły nam ten czy czas wypoczynku umilać i jakby uatrakcyjniać, czyli te projekty, które będą powodowały, że miasto Zgierz będzie coraz bardziej atrakcyjne dla swoich mieszkańców. Widocznie mieszkańcy, i uważam słusznie, zadecydowali, żeby sprawami związanymi z drogami, chodnikami zajmował się już prezydent w ramach normalnego budżetu, dużego budżetu, który uchwala Rada Miasta. Projekty dotyczące remontów chodników czy ulic w zgierskim budżecie obywatelskim nie zyskały przychylności. Z pewnością dlatego, że nie brzmią tak spektakularnie. Ale trzeba pamiętać, że są to potrzebne inwestycje i miasto powinno im nadać status priorytetowy, aby można było dojść czy dojechać bezpiecznie na przyszłe rozrywki.
100 lat to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życia, wydaje się nie do osiągnięcia. Przez cały wiek można za to uzbierać mnóstwo doświadczeń i mądrości. Zgierzance Reginie Musielak dane było przeżyć wiele dramatycznych chwil związanych z naszą polską trudną historią, ale też tych radosnych i szczęśliwych. 5 listopada obchodziła swoje setne urodziny. Jak je świętowała i jakie ma rady na długowieczność, sprawdzaliśmy z naszą kamerą. Pani Regina przyszła na świat dokładnie 5 listopada 1915 roku i od zawsze mieszka w Zgierzu. Wczoraj dołączyła do elitarnego grona zgierskich nastolatków. Z pewnością każdy z nas zastanawia się, co należy robić, a w szczególności jak odżywiać się, żeby tak sędziwego wieku doczekać. Stulatka jednak twierdzi, że szczególnej recepty na długowieczność nie ma, ale podała nam kilka wskazówek, które w jej przypadku się sprawdziły. Barszczyk był na śniadanie, zalewajka, której nie chciałam jeść nigdy. I zaraz mój ojciec mówił, no tak, ja to jem barszcz, a moje dziecko musi pić mleczko. No ale pewno dlatego mam swoje zęby może jeszcze do tej pory. Wchodziłam na pływalnię, naszą zgierską pani, jeszcze jest chyba ta spływalnia. Nie? Skakałam z trampoliny, no wie pan, taki robiłam w ogóle sport. Warto dodać, że dostojna jubilatka swój sędziwy wiek zawdzięcza również swoim genom. Pochodzi z tak zwanej długowiecznej rodziny. Mimo swoich lat pani Regina jest w dobrym zdrowiu, jak sama przyznaje, rzadko bywa u lekarzy i nie pamięta, kiedy ostatnio chorowała. To też w te setne urodziny życzy sobie przede wszystkim zdrowia. Zdrowie przede wszystkim najważniejsze jest, nie? No, to co ja, czy oprócz zdrowia, to wie pani, wszystko inne jest na boku. Bo myślę, że jak jest zdrowie, to jest wszystko, nie? Można sobie pochodzić, potańczyć, poplotkować, nie? Prawda? To jest tak, to jest. Bo już teraz co tam, flirtów nie można zrobić przecież, bo już nie można takiego staruszka znaleźć jak ja. Warto również zaznaczyć, że pani Musielak nie jest pierwszą stulatką w naszym mieście, która w tym roku obchodzi urodziny. Trzeba przyznać, że osoby, które dożywają tak podeszłego wieku, cieszą się wyjątkowym szacunkiem. Tak było przed wiekami, tak jest i teraz. W tym wyjątkowym jubileuszu udział wzięła najbliższa rodzina, choć prawdziwe świętowanie i związane z tym przyjęcie odbędzie się w sobotę. To również wczoraj do pani Reginy zawitali urzędnicy, zarówno ci z Urzędu Wojewódzkiego, jak i ci miejscy. Wręczyli oni jubilatce list gratulacyjny oraz złożyli życzenia, do których dołącza się również redakcja Telewizji Centrum, życząc pani Reginie przede wszystkim zdrowia. Grudzień to poza świętami także bardzo pracowity okres dla samorządowców. Na koniec roku trzeba przecież podjąć wiele kluczowych dla miasta i mieszkańców decyzji. Kiedy większość z nas przygotowywała się do świąt Bożego Narodzenia, zgierscy radni zajęli się uchwalaniem m.in. budżetu i prognozy finansowej na 2016 rok, a przy okazji podzielili się opłatkiem. Za nami ostatnia sesja Rady Miasta w tym roku. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń, ponieważ dotyczyło uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2016. Nie obyło się bez uwag ze strony opozycji, która uważa, że budżet nie jest do końca dopracowany i może się okazać, że zabraknie na niego pieniędzy. Wydaje mi się, że okaże się w pewnym momencie realizacji tego budżetu, że zabraknie pieniędzy na realizację wydatków. Możemy się okazać obudzić w pewnym momencie w przyszłym roku tym, że nie będziemy mieli pieniędzy, bądź będziemy cieli wydatki. Mieliśmy uwagi tylko do danych, które zostały umieszczone w budżecie. Jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu, na pewno został lepiej przygotowany niż poprzedniego skarbnika. Natomiast mamy uwagi do budżetu, ponieważ zostały przeszacowane naszym zdaniem dochody w zakresie sprzedaży majątku miasta. No i wiele wydatków nie zostało jasno pokazanych. W związku z tym uważamy, że należało to lepiej pokazać i stąd nie poparliśmy tego budżetu. Radni opozycyjni podkreślają również, że budżet został powielony z tamtego roku i niewiele się w nim zmieniło. Jednak ekipa rządząca mówi jednogłośnie, że budżet na 2016 rok nie jest budżetem tylko na przetrwanie, ale jest on optymalny i skonstruowany w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie możliwości miasta. Często podkreślano, że głównym jego atutem są inwestycje, na które przeznaczono 6 milionów złotych. Uważam, że to jest jeden z lepszych budżetów, czego przykładem mogą być inwestycje. W tym roku inwestycje poszły na
5 231 000 różnych inwestycji. Mieszkańców interesują inwestycje i to jest jakby początek. Jeszcze trzeba pamiętać, że przy konstruowaniu budżetów muszą być spełnione warunki przez Ministerstwo Finansów i spełniamy te warunki. Pierwsze, czyli zadłużenie ogólne miasta nie może przekraczać 60%. My jesteśmy na poziomie 26,4 i dolna i drugi wskaźnik, czyli dolne zadłużenie, czyli roczne zadłużenie kredytów zaciągniętych nie może przekraczać 5,4, my mamy 3,2. Na pewno na 2016 rok przewidywane jest dostosowanie budynków po byłym zespole szkół na adaptację na mieszkania dla mieszkańców. Na pewno jest nadal jeszcze inwestycje, będą przewidziane w naprawie ulic, chodników, budowa dróg. No pewnie, że to nie jest szczyt marzeń, te 6 milionów, które są przewidziane na inwestycje w budżecie 2016 roku, ale no, takie możliwości, jakie nam budżet daje, takie prezydent będzie wykorzystywał. Ale myślę, że już są zauważalne efekty tego, że już w tym roku kończącym się 2015 również były inwestycje dosyć spore, między innymi mówię o parkingu dużym przy 3 maja i wiele jeszcze innych inwestycji, które prezydent już powziął i mamy zamiar robić to na miarę możliwości oczywiście w 2016 roku. Jest olbrzymia inwestycja planowana, termomodernizacja wszystkich placówek oświatowych w Zgierzu. No jest to olbrzymia inwestycja i myślę, że przyniesie to bardzo poważne korzyści, jeżeli chodzi o szkoły i o ich poprawę wizerunku. Pojawiły się również głosy, że proponowany budżet będzie bardzo trudny do zrealizowania i będą w nim musiały zachodzić częste zmiany. Prezydent jednak wierzy w jego realizację i podkreśla, iż budżet nie planuje się raz w roku i się go zostawia, tylko musi być on elastyczny, aby można było go modyfikować zgodnie z zapotrzebowaniami. Koniec końców budżet na 2016 rok podczas sesji został uchwalony. Tak wyglądał w naszym mieście w dużym telegraficznym skrócie 2015 rok. Wybraliśmy dla Państwa te naszym zdaniem najważniejsze i najciekawsze wydarzenia. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum oraz Zespołu Redakcyjnego Programu Lokalnego życzymy Państwu szampańskiej zabawy sylwestrowej, a w nowym 2016 roku samych sukcesów i przyjemnych chwil, a jak najmniej tych trudnych. Na kolejne wydanie wydarzeń zapraszamy w poniedziałek 4 stycznia. Emilia Okupska, Cezary Adamski. Do zobaczenia.